załóżmy, że jesteśmy wszyscy, ostatni temat dzisiaj, taki chyba troszeczkę bardziej starałem się, żeby był podsumowujący, czyli konkurencyjne zbawienia. Zbawienia trochę w cudzysłowie, bo to różnie jest rozumiane, prawda, w różnych prądach, religiach i tak dalej. Chodzi mi o coś takiego, że tak naprawdę my, jak tu siedzimy, właśnie mamy pewną wizję, staraliśmy się o niej opowiedzieć, czym jest zbawienie, o co w tym chodzi. No ale idziemy teraz, dzisiaj, jutro, prawda, pojutrze wychodzimy do siebie, do pracy, gdzieś tam na ulicy, spotykamy różnych ludzi, którzy niekoniecznie mają taką wizję, jak my to rozumiemy, prawda? No i teraz rozmawiając z nimi, mówimy, no dobrze, czy chcesz osiągnąć zbawienie? I on nawet może powiedzieć, tak, chcę, ale czy on rozumie zbawienie to tak, jak my rozumiemy? To zależy od tego właśnie, z jakiej kultury pochodzi, jakie ma wcześniejsze doświadczenia, przemyślenia, właśnie co dla niego jest ważne na przykład, tak? I tak można powiedzieć w dużym uproszczeniu, ale jednak można by podzielić na takie dwie możliwości. Są ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w coś takiego jak życie po życiu, że śmierć nasza jest dopiero przejściem do jakiejś innej formy życia. Na razie nie precyzujmy, tak? Tylko mówimy pierwsze takie rozróżnienie. Są ludzie, którzy uważają, że jest jakaś forma życia po życiu, na razie nie precyzujmy jaka, ale są ludzie, którzy uważają, że nie ma. Nasze życie tutaj na Ziemi, koniec i koniec, nic więcej nie ma. Zasadniczo to jest takie prądy, prawda, jak materializm, ateizm, naturalizm. Oczywiście tam też są różne subtelności, niektórzy tam coś dodają, odejmują, więc jest to różnie. Ale przy założeniu takiego właśnie skrajnego materializmu, że zakładamy, że istnieje tylko materia, nie ma żadnej duchowości, żadnego właśnie świata duchowego, jakiegoś życia poza istnieniem naszej formy materialnej, jaką jest ciało. Przy takim założeniu tak naprawdę materia podlega prawu fizyki po prostu. Cała materia, wszystko co istnieje, podlega prawom fizyki. Czy to prawo fizyki Newtona, w skrócie mówiąc, prawda, czyli akcja, reakcja, kulka uderzona się odbija z taką samą prędkością i tak dalej, albo prawo fizyki kwantowej, że jakieś tam elektrony sobie krążą, tak? Jakieś tam kwanty sobie przeskakują. Więc przy założeniu wersji całkowicie materialistycznej, ja, który tutaj stoję, jestem tak naprawdę maszyną biologiczną, na pewnym zestawem połączonych narządów, nazywamy w sumie, prawda, które działają na podstawie pewnych praw fizyki. I na przykład to, że podnoszę teraz rękę, to jest wynik tego, że tu jakaś tam siła zadziałała, prawda? Czysta fizyka. Teraz pytanie. Albo jestem maszyną biologiczną zdeterminowaną, czyli muszę podnieść rękę, bo jakieś siły zadziałały i reakcja była taka, że podniosłem rękę, albo jestem maszyną, można powiedzieć, losową, kwantową. Gdzieś w moim mózgu jakiś kwant przeskoczył i spowodował dalszy ciąg reakcji i podniosłem rękę. Przy takim rozumieniu nie mamy czegoś takiego w ogóle jak wolna wola. Ja jestem maszyną. Ty jesteś maszyną. Jeżeli uważamy, że tylko jest materia, nasza rozmowa tutaj nie ma sensu. Tak? Bo ja się niczego od was nie nauczę, ani wy niczego ode mnie, żadne nowe myśli nie powstaną, bo wszystko, co ja mówię, to jest albo zdeterminowane, w sensie takim, że musiałem tak powiedzieć, nie miałem już innego wyjścia. Tak fizyka zdecydowała, prawda, prawa fizyki zdecydowały, że ja mówię to, co mówię i robię takie gesty, jakie robię. Albo to, co ja mówię, no jest losowym wynikiem jakichś tam neuronów, które przeskakują w moim mózgu, a w waszych mózgach sobie jakieś inne neurony przeskakują i losowo dostajemy jakieś wyniki. A przypadkiem tak się złożyło, że moje słowa jakiś ciąg nawet mają, nie? Ale to wszystko jest efekt losowego działania. Jeżeli nie ma właśnie jakiegoś czynnika, który tą materią może zarządzać, bo wierzymy w to, bo jaki jest dowód na wolną wolę człowieka? No bo filozoficznie mówiąc, tego się nie da udowodnić, bo zawsze możemy dojść do wniosku, że żyjemy w Matrixie i nam się tylko wydaje, że mamy wolną wolę, to wszyscy jesteśmy zdalnie sterowani. Nie da się tego udowodnić w sposób taki tak dotykalny, naukowy. Więc jeżeli wierzymy w to, że mamy wolną wolę, to znaczy, że ja mogę podnieść rękę, a mogę jej nie podnieść.
mogę wypowiedzieć sensowne słowa, mogę nie wypowiedzieć sensownych słów. Każdy z was może podjąć po prostu jakąś decyzję, na przykład, czy mi uwierzyć, że to, co ja mówię, to ma sens, albo mi nie uwierzyć, się nie zgadzać z tym. Nie? Więc dopiero jeśli założymy właśnie istnienie jakiejś rzeczywistości duchowej, że każdy z nas posiada jakąś cząstkę duchową, troszeczkę to, co Jacek powiedział, że są te trzy strefy, takie sfery życia człowieka, prawda? Fizyka, biologia, moje ciało, rozum, który myśli i jeszcze ta strefa agape, strefa duchowa, strefa łączności z Bogiem. Coś Bóg nam daje wolną wolę, tak? Czyli coś dzięki czemu nasze ciało i nasz rozum może istnieć jako samodzielna istota podejmująca decyzje i tak dalej, nie? Więc spotykamy się z różnymi ludźmi i teraz jeśli rozmawiamy z człowiekiem, który właśnie nie wierzy w istnienie wolnej woli, to co może nawet nie dawać świadomości, że on nie wierzy w istnienie wolnej woli, bo już on mówi, że on jest skrajnym ateistą, w ogóle nie wierzy w jakąkolwiek duchowość, no to w sensu stricte nie wierzy w istnienie wolnej woli po prostu. Przynajmniej ja nie znam takiej możliwości, tak? Żeby być skrajnym materialistą i jednocześnie wierzyć w wolną wolę, nie potrafię sobie wyobrazić, jak to mogłoby działać. Może jak ktoś by z was wiedział, to trochę mi się czegoś nowego nauczę, nie? Ale sam sobie tego nie potrafię wyobrazić. No i mamy drugą możliwość, tak? Czyli jest człowiek, który mniej lub bardziej świadomie wierzy w jakieś życie właśnie duchowe. Zobaczcie, że patrząc na historię ludzkości, absolutna większość ludzi wszędzie i zawsze jakąś formę życia właśnie duchowego uznaje. Czy to będzie zwykły szamanizm, tak? Że są jakieś duchy zmarłych. No tak, ale oni wierzą w to, że ten człowiek, który umarł, jakoś istnieje. W jakiś sposób nie materialny, tylko właśnie w jakiś sposób duchowy. Jakaś właśnie dusza zmarłego, jakieś duchy, no cokolwiek. Ale wierzą w istnienie właśnie poziomu nadprzyrodzonego. Prawda? Więc w tym momencie mamy jakąś płaszczyznę, na której możemy rozmawiać, bo ci ludzie wierzą w mniejszy lub większy sposób właśnie w to, że człowiek jest istotą duchową. I w tym sensie, patrząc, oceniając naturę człowieka, wszędzie i zawsze są takie rzeczy, których ludzie chcą uniknąć. Podstawowa śmierć. Każdy z nas wie, że umrze, chociaż jak mówi, doświadczenie uczy, że zawsze umiera ten inny. Bo to tak widzimy, nie? Zawsze umiera ktoś inny. No, ale niestety doświadczenie uczy, że kiedyś prędzej czy później my też umrzemy. Nie zobaczymy tego. No okej, może my tego nie zobaczymy, tam ostatnie chwile nasze możemy zobaczyć, jak jeszcze będziemy świadomi. Ale wszędzie ludzie do tego doszli. Że jest coś takiego jak śmierć i wszędzie ludzie chcieli tego uniknąć. Każdy człowiek chciałby żyć. Może być wewnętrzne pragnienie najmniejszego serca, to jest żyć. Nawet może żyć wiecznie dla niektórych. Niektórzy mówią, że to jest przesada, nuda i tak dalej. Nie? Ale jednak ten właśnie ciąg, coś to może być instynkt samozachowawczy, tak? Chce zachować swoje życie, obronić swoje życie, uciec od niebezpieczeństwa, żeby swoje życie chronić, przedłużyć swoje życie. No, to jest powszechne. To nie jest tak, że to Jezus wymyślił, prawda? Życie wieczne, czy tam Żydzi wymyślili sobie życie wieczne. Może wszyscy wszędzie zawsze wierzą w to, że życie jest pewną wartością i chcieliby to życie przedłużać. A śmierć jest, no, jest pewnym trudem, którym chciałoby się uciec, odsunąć od siebie. Nie? Co się z tym wiąże? Można powiedzieć mała śmierć, tak? Czyli cierpienie. To, że umieramy na co dzień, nie? Poświęcamy swój czas, tracimy swój czas, a nie chcielibyśmy, stoimy w korku. No, kurczę, ile rzeczy można by zrobić, gdyby nie stać godzinę w korku, nie? To jest taka malutka śmierć, coś, co nam przeszkadza. Każde cierpienie to jest jak kamień w bucie, nie? Chętnie byśmy się tego pozbyli, no, po co mieć kamień w bucie i żeby cię to raniło cały czas. A takich sytuacji jest tysiące, które nam przeszkadzają realizować to, co byśmy chcieli po prostu, prawda? Coś, co się nam sprzeciwia. Każde cierpienie jest tego typu działaniem. I zobaczcie znowu, że na przykład buddyzm, Budda sensu to był całkiem mądry gość. On do tego doszedł, nie? Że całe nasze życie jest pełno cierpień. Tak? Śmierć i cierpienie, to w tym sensie znowu, to nie jest pomysł chrześcijański.
To jest pomysł zakorzeniony, to jest po prostu określenie natury człowieka, tacy jesteśmy. Nasze życie kończy się śmiercią, w czasie tego życia jest dużo różnego rodzaju mniejszego cierpienia. Nie? No i trzecia rzecz, czyli błąd w rozumieniu religijnym, grzech. Można żyć, można nawet nie cierpieć, ale i tak nikt z nas nie chce, prawda, mylić się, błądzić, tracić właśnie czas na to, że poszedłem tędy i zrobiłem 15 km dookoła, a mogłem iść tutaj i w 3 minuty być na miejscu, nie? Nawet w prostych rzeczach nie chcielibyśmy się mylić, nie chcielibyśmy błądzić. Więc to też jest świadomość powszechna czegoś, co chcielibyśmy uniknąć. A właśnie w rozumieniu, co chcielibyśmy osiągnąć, no to są przeciwności, tak? Nie chcielibyśmy umierać, chcielibyśmy żyć. Nie chcielibyśmy cierpieć, chcielibyśmy być szczęśliwi. Nie chcielibyśmy błądzić, chcielibyśmy być doskonałymi w rozumieniu religijnym, świętymi, prawda? To są powszechne w każdej cywilizacji, w każdej kulturze, w każdym systemie filozoficznym nawet, prawda? Pomysły na to, jak pomysły, no, opisy tego, jak wygląda życie ludzkie, jak wyglądają ludzkie pragnienia. Po co ja to mówię? No, w tym sensie możemy z tego korzystać. Rozmawiamy z ludźmi nie chrześcijanami, to jest to wspólne. Oni też chcą żyć, też nie chcą umrzeć, tak? Też chcą być szczęśliwi, nie chcą być, nie chcą cierpieć, prawda? Wyrażają to w inny sposób. Czasami dziwny dla nas, prawda? Czasami niezrozumiały. Zaczepiają się, wychodzą od innego punktu zaczepienia. Więc możemy próbować dojść tam, gdzie się różnimy, skąd to się wzięło, żeby skierować na nasz sposób myślenia. Ale to jest część wspólna, bardzo zgrubnie patrząc. No i teraz w rozumieniu zbawienia, znowu podstawową różnicą jest pytanie, czy sam mogę osiągnąć zbawienie, czy nie mogę. Tak geograficznie patrząc, duża część wschodnich pomysłów na to, to jest pomysł, że mogę sam osiągnąć zbawienie. Zbawienie rozumiane jako to, co tutaj wcześniej, prawda? Czyli życie wieczne, najlepiej długie, szczęśliwe życie, czyli bez cierpień, no i doskonałe życie, prawda? Czyli bez pomyłek, bez błędów. To można powiedzieć, to jest zbawienie. Dla każdego może rozumiane to w inny sposób, ale to jest jakby cel wielu ludzi po prostu, tak? Być szczęśliwym. No. Cel praktycznie każdego, nieważne wierzącego, niewierzącego, nie? No i w tym sensie te, można powiedzieć, te wschodnie pomysły, Indie, Chiny, tak? Właśnie hinduizm, buddyzm, taoizm, konfucjanizm, Shinto, gnoza, która czerpie bardzo dużo właśnie z tamtych wschodnich pomysłów idące za tym New Age, to są pomysły, tak, znaczy inaczej, mogę sam próbować osiągnąć ten stan zbawienia, ten stan doskonałości, ten stan szczęścia, ten stan życia. Żeby sam móc to osiągnąć, no to tam są różne przepisy, prawda? Co, jakaś taka tała, tak, czyli droga, żeby osiągnąć ten stan. Właśnie, wiedza jakaś, muszę przede wszystkim, że gnoza, trzeba znać pewne tajne ścieżki. Wtedy można osiągnąć tą doskonałość, nie? Albo generalnie trzeba znać jakiś tam zestaw ćwiczeń mantrycznych. No i potem włożyć pewien wysiłek, właśnie praktykować taką czy inną medytację, praktykować jakieś tam różne umartwienia chociażby, nie? Buddyjska ścieżka tam unikania tego i tamtego, nie? Jest pewien pomysł i potem trzeba włożyć pracę, żeby ten pomysł zrealizować i osiągnąć ten stan doskonałości, stan zbawienia. No i mamy wersję, geograficznie patrząc, może być bardziej zachodnią, tak? Czyli tak naprawdę wersję objawioną. Bo to co mówimy, to jest pomysł ludzki. Budda, chociaż możemy uznać, że był mądrym człowiekiem, był człowiekiem. I on sobie siedział tą rzeczywistością, myślą, próbował ją opisać. No i na tyle, na ile mógł jako człowiek, opisał to całkiem nieźle. Ale to jest tylko jednak opis ludzki, prawda? Który próbuje przeniknąć strukturę rzeczywistości, żeby znaleźć jakieś wyjście z tych trudności, z śmierci, cierpienia, prawda? Natomiast właśnie w rozumieniu objawienia
To nie jest tak, że to jest człowiek, który Mojżesz coś siedział, myślał, kurczę, co tu zrobić, nie? No jest źle, umrę kiedyś, cierpię, jak to zmienić? To ja wymyślę jakiś zestaw właśnie formuł, nie? Nie, w tym sensie to mam różnicę taką, że wierzymy w to, że to jest objawienie. To jest Bóg, który przychodzi i mówi, ja mam pomysł, jak to zmienić. Bo byliśmy na pierwszym spotkaniu, tak? Żyjemy w świecie zaburzonym, widzimy te zaburzenia, doświadczamy tych zaburzeń, chętnie byśmy tych zaburzeń uniknęli. A Bóg, który stworzył ten świat, no, widzi to z góry, z zewnątrz i mówi, okej, jest nie najlepiej, a zresztą są takie słowa w Piśmie Świętym, kiedy Pan mówi, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam i stworzył powód. Tak? I Bóg potrafi spojrzeć, myśl, nie jest dobrze. Co mogę zrobić, żeby było lepiej? To jest cała historia odbawienia, prawda? Kiedy Bóg interweniuje, żeby zmienić tą sytuację, w której jesteśmy. I w tym sensie religie objawione, judaizm, chrześcijaństwo, to jest pomysł Boga, jak wydobyć się z tej sytuacji, wydobyć ludzi z tej sytuacji, prawda? No i w tym sensie potrzebujemy Zbawiciela, to o czym mówiliśmy, bo człowiek sam nie jest w stanie przekroczyć, chociażby to, co Ireneusz mówi, tak? Podwójnej bariery. Bariery grzechu raz i jeszcze większej bariery nieskończoności. Że ja chociaż jestem śmiertelny, chciałbym żyć wiecznie. Chociaż jestem skończony, chciałbym obcować z nieskończonością. Tak, tutaj troszeczkę wydzieliłem judaizm i islam. Islam to w ogóle pytanie, czy to jest objawienie, nie? To pamiętam, że się trochę kłóciliśmy na ten temat. Nie chcę tego tematu wzniecać znowu. Ale zastanówmy coś takiego. W obu przypadkach występuje postać Zbawiciela. Żydzi wierzą w Mesjasza, prawda? Że przyjdzie Mesjasz. Nie uznają Jezusa Mesjasza, tylko wierzą, że przyjdzie Mesjasz. Islam przejął ten pomysł, wierzą w istnienie, że przyjdzie właśnie Mahdi, tak? Czyli Mesjasz, Zbawiciel, jak zwał, tak zwał. Ale w obu przypadkach, przynajmniej z tego, co ja doszedłem, w zasadzie rolą tego Mesjasza, tego, który przychodzi, jest, w dużym uproszczeniu mówiąc, wojna. Tak? Czyli przychodzi, żeby zniszczyć zło na ziemi, pokonać szatana, jego wojsko i tak dalej i zaprowadzić, właśnie, doprowadzić niebo na ziemi, powiedzmy, w dużym skrócie. Nie? Natomiast mało, oczywiście tu jest, mogą być bardzo duże różnice, tak? Bo każdy rabin może sobie głosić w zasadzie własną naukę, prawda? Tak samo w islamie, każdy sobie tam może głosić troszeczkę inną naukę, nie? Więc ciężko jest jednolite stanowisko wychwycić. Ale jednak mało jest mowa o tym, że ten Zbawiciel, tak? Ten Mahdi na przykład, to jest, tak jak chrześcijaństwo się rozpowszechniło, osobisty Zbawiciel twój. To jest Zbawiciel świata, ten, który przychodzi naprawić świat. I ty będziesz potem żył w tym świecie naprawionym, jeśli tam się załapałeś, nie? Tak, w tym sensie, że kto wchodzi do nieba, do raju w islamie czy w judaizmie? No ten właśnie w islamie, w judaizmie, ten, który przestrzega prawa. Czyli własne nasze wysiłki są drogą do dostania się do nieba, a niebo nam zbuduje Zbawiciel. Podobnie troszeczkę jest w islamie, że przyjdzie Mahdi, zbuduje nowy świat, ale teraz, żeby wejść do tego nowego świata, no to trzeba być islamistą i trzeba przestrzegać tych, prawda, podstawowych zasad islamu. Bo jeśli nie, no to po prostu się nie dostaniesz tam. Czyli też troszeczkę jest taki pomysł, że jednak o własnych siłach się wchodzi do tego raju. Tylko ten raj, jakby ja nie zbuduję tego raju, tylko raj zostanie dla mnie zbudowany. Mówię, to może być... Tu mogą być różnice właśnie z powodu tego, że są różne szkoły, w tych nie ma centralnego nauczania. Nie? Marketing, takie słowo, może mało dobre do religii, ale no, wiele osób tak podchodzi, tak, że jest pewien bazar, pewien targ, na którym są różne propozycje duchowości i ja sobie przychodzę ten targ i zobaczę, no to jest fajna propozycja, to ja sobie wypróbuję tą propozycję, no to jest fajna propozycja, ja sobie wypróbuję, nie? Czyli taka wojna idei, taki właśnie targ różnych pomysłów, gdzie ludzie przychodzą i sobie myślą, co by mi najbardziej pasowało, co mi się najbardziej podoba nawet, może w ten sposób, nie? Wiele osób nie patrzy, co
co pasuje, tylko co się podoba, co jest fajne, co jest właśnie przyjemne, nie? Tak, no i w tym sensie można sprzedawać swoją wizję na przykład życia po życiu w wersji optymistycznej, czyli czeka na ciebie raj, porysy, prawda, wszystko będzie super, nie? No, no, zachęcając, tak? Wy popatrzcie, że w zasadzie, no, słabo trochę widać niestety, nie wiem, czy uda się jakoś... A, to jest na biało. Tak, jest na biało, biały tekst się zrobił, momencie, dajcie chwilę, bo to nie będzie czytelne. Róbmy ten tekst czarny. Biały tekst na białym tle, prawda, wszystko jasne. Prawa właśnie, prawa fizyki właśnie zadziałały, tak? Prawa Murphy'ego właśnie się przywiesiło wszystko. Wszystko, tak? Ale spróbujmy przynajmniej w takich bardzo zgrubnych ramach parę rzeczy powiedzieć. Właśnie, objawienie. Czy mówimy o czym, o tym, że to jest pomysł ludzki, czy to jest jednak pomysł objawiony? Po chrześcijańsku mówiąc, katolicy, prawosławie, protestantyzm, tak, jest to czerpanie z tego, co Bóg objawił. W świadkach Jehowy dałem taki znak zapytania. No, wszyscy chyba jesteśmy tego samego zdania, że oni tak troszeczkę z tym objawieniem rozchodzą się, co najmniej troszeczkę. No, judaizm, wierzymy to, że to jest religia objawiona, chociaż niepełna, to jest część objawienia, prawda? Stare objawienie, które zostało uzupełnione przez Jezusa Chrystusa. Przy islamie też o tym dyskutowaliśmy, znak zapytania, czy to jest objawienie. No, wręcz bardziej niż w naszym rozumieniu, bo u nas znaczy, jest połowa autora, natomiast tam 100% jest. No. Ale ja mówię teraz o naszym rozumieniu. Czy my rozumiemy islam? Oni rozumieją islam jako objawienie. Tu się zgodzę, nie? Dla nich jest to religia objawiona, oni tak wierzą. Natomiast dla nas, czy my rozumiemy islam, że jest religią objawioną? Tu są wątpliwości, czerpią dużo z chrześcijaństwa, dużo zmienili, prawda, dużo z islamu, dużo zmienili. Pytanie, czy to jest religia objawiona, czy to jest jednak pomysł Mahometa, który, prawda, okej, nie chcę w to wnikać, dlatego dałem znak zapytania, nie? Natomiast New Age, Hinduizm, buddyzm, ateizm, no, nie są to pomysły objawione, prawda, po prostu. Chociaż hinduizm też ma bardzo dużo odcieni, nawet są takie grupy, można by powiedzieć. Jest ten problem, że słowo hinduizm powstało na nazwanie wszystkich takich niebuddyjskich w Indiach, kiedy wiele tak. Tam się przyjechało. One wywodzą ale się w pewnym sensie. To jest moje trochę inne postrzeganie prawdy, w tym sensie, że na tyle jak u Gandhi, to jego rodzice byli jedną właśnie z ciebie bardziej Wisznu, a chyba jego ojciec, a mama i oni uważają, że są tylko pewne dery przejawy. Tak, właśnie w tym sensie jest pewien problem, bo to jest zbiór bardzo wielu pomysłów, tak, które się wywodzą troszeczkę ze wspólnego pnia, ale w niektórych pomysłach można by wreszcie powiedzieć, że oni nawet oni wierzą w jednego Boga. Tak, niektórzy z nich. Można by nawet powiedzieć, że wierzą w jednego Boga. Tak, nawet że to są jakieś właśnie coś podobnego do pomysłu Trójcy Świętej, prawda? Więc tu jest, to jest konglomerat bardzo wielu wywodzących się z wspólnego pnia pomysłów, nie? Ale jednak pomysłów właśnie w rozumieniu naszym ludzkich. Pomysłów na to, jak opisać rzeczywistość, też rzeczywistość ponadnaturalną, prawda? No ale cóż, buddyzm to już zdecydowanie jest pomysł konkretnego człowieka, prawda? Ateizm, no nie jest może pomysł człowieka, tylko ludzi po prostu, tak? Na tej zasadzie.
Tak samo Zbawiciel, nie? Tutaj zaznaczyłem, gdzie potrzebujemy Zbawiciela, gdzie nie potrzebujemy. Znaczy, w których rozwiązaniach jest pomysł, że nie potrzebujemy Zbawiciela, nie? I patrząc właśnie, te trzy rzeczy, których nie chcemy i trzy rzeczy, których chcemy. Zbawienie od śmierci. Czy te propozycje proponują nam wyjście z tego problemu, jakim jest śmierć, nie? Chrześcijaństwo tak, świadkowie w zasadzie też mówią, prawda, że śmierć już nie będzie. Judaizm tak, islam tak, New Age wręcz. Oczywiście, nie? Będziesz Bogiem, będziesz nieśmiertelny, tak, nie będziesz śmierć, prawda? Hinduizm, buddyzm w inny sposób, ale też pomysł jest taki, prawda, że no, jak to nazwać, tam nirwana, moksza, czy tam inne różne są opowieści, ale to też jest pomysł, żeby tej śmierci nie było. W innym rozumieniu, tak, mieliśmy świadomość, nie? Nie rozumiem tego tak jak my, ale w inny świat przede wszystkim dlatego, że inaczej by postrzegam rzeczywistość, tak? Na zasadzie takiej rzeczywistości jest pewną iluzją. Właśnie, żyjemy w Matrixie w pewnym sensie, tak? Tego typu myślenie u nich jest bardziej rozpowszechnione. A tej w zasadzie też mówi, no umrzesz, śmierci już nie będzie. Problem się rozwiąże. Kiedy jesteś na ziemi, to nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć, to ciebie już nie ma. Tak, to nie ma problemu na tej zasadzie, tak? Tak. Od cierpienia, znowu, wszystkie pomysły to są pomysły, jak uniknąć cierpienia, jak zminimalizować cierpienie. No, przecież to jest ścieżka buddy, prawda? Jak zminimalizować cierpienie, jak odciąć się od cierpienia, nie? I to są, każdy z tych pomysłów pokazuje pewną drogę, jak to cierpienie zminimalizować, czy uniknąć, nie? Od grzechu błędu, czyli właśnie no, chrześcijaństwo tak, wierzymy w to, że chcemy być święci jak Bóg i to jest właśnie droga, którą nam Jezus pokazał, ale w innych pomysłach to też, no, tak jak mówiłem, każdy z nas chciałby tego uniknąć i w tym sensie marketing tej wersji optymistycznej mówi, jeśli tą ścieżkę wybierzesz, to unikniesz. To właśnie oddalisz się od tego problemu, który ciebie gnębi. Marketingu, a teraz mówimy, jaka jest propozycja. Tak? Nie te, czego unikniesz, tylko to, co możesz dostać. Jeśli pójdziesz za nami, to unikniesz tego, czyli w zasadzie we wszystkich przypadkach unikniesz tego, czego chcesz uniknąć, a teraz co możesz dostać? Jaka może być nagroda, zakładając wybór tej ścieżki? Zbawienie, tak? Wyzwolenie, czy wejście do życia wiecznego. W katolicyzmie, tak, w to właśnie wierzymy. W to, że będziemy szczęśliwi, w to, że będziemy udoskonaleni w niebie, tak. W wersji protestanckiej, przepraszam, prawosławnej, w zasadzie też, to bardzo fajnie u Jacka wyszło. Czy u nich wizja jest bardzo podobna. Będziemy przebóstwieni przez Boga, prześwietleni przez Boga. Będziemy szczęśliwi w niebie, dlatego że Bóg nas przemieni, do tego nieba nas weźmie i tam nas, prawda, dzięki swojemu miłosierdziu zasypie tą przepaść między skończonym a nieskończonym. Będziemy mogli uczestniczyć w życiu samego Boga. W protestantyzmie już jest różnie, znowu przede wszystkim dlatego, że to jest bardzo szerokie pojęcie, tam są pomysły od lewa do prawa, w każdą stronę. Nie? W zasadzie wszyscy wierzą w niebo jako istnienie wieczne przed obliczem Boga. W zasadzie wszyscy wierzą, że to będzie szczęśliwe miejsce. Przebywanie przed Bogiem, że to będzie szczęście dla tych, którzy tam przebywają. Już są różnice przy tej świętości. To, co troszeczkę o tym mówiliśmy, prawda? Czy to jest tak, że Chrystus zakrywa nasze grzechy, a pod spodem dalej jesteśmy tak naprawdę grzeszni i błądzący? Czy Chrystus nas przemienia, czyli przestajemy być grzeszni i niedoskonali, to nas udoskonala, prawda? Tu już są pewne różnice. Niektórzy protestanci mówią, że no, tak naprawdę nic się nie zmieni. No. Tak jak jestem, tak będę. Tylko, że będę szczęśliwy, będę przed Bogiem, ale dalej będę stworzeniem ograniczonym, w tym sensie rozdzielonym od Boga tą przepaścią stwórca stworzenia. No, przy Świadkach Jehowy już jest, jako że to jest mutacja dużo dalej, to jest dużo więcej różnic, z każdą mutacją różnice się powiększają. Na przykład, tak, czy życie wieczne jest dla wszystkich? Nie. Wierzą, że tylko dla niektórych jest życie wieczne. Reszta będzie anihilowana, czyli nie będzie istniała.
Czyli dla reszty będzie rozwiązanie ateistyczne. Żyłeś raz, koniec, nie macie i już, nie? Więc w zrozumieniu świata duchowy ateista ma tak samo jakby... Każdy będziemy mieli 1000 lat na poprawę. Nie, to światowie to robią. No tak, a ty jako zwykły ateista będziesz, no umrzesz i koniec, nie? W tym sensie. Oj. Tak, więc to... Jak? Więc tu jest, pewna już różnica znaczna. Ci, którzy będą w niebie, tam będą zbawieni, prawda, będą szczęśliwi jak najbardziej. Znowu, czy będą przemienieni? Raczej nie, bo to jest wersja od adwentystów idąca, więc też jest myślenie raczej, że no, jesteś stworzeniem, zawsze będziesz ograniczony, zawsze będziesz malutki, zawsze będziesz, prawda, oddzielony od Boga, chociażby tą przepaścią właśnie. W judaizmie też jest bardzo dużo pomysłów, bo są tacy rabini nam uznawani, którzy nie wierzą w istnienie życia wiecznego. Nie wiem, jak oni się to godzą, ale tak głoszą wprost, tak, że Bóg jest, oczywiście jest, my jesteśmy stworzeni, na koniec będzie apokalipsa, jak ją zwał, tak ją zwał, będzie nowy świat, to wszystko naprawi, ale to wcale nie znaczy, że ty konkretnie ty, prawda, będziesz żył wiecznie. Oczywiście są tacy, którzy wierzą w zmartwychwstanie, wierzą w to, że na koniec, prawda, ci zbawieni będą mocować z Bogiem. No, to jest bardzo szeroki nurt, gdzie każdy może sobie głosić, każdy rabin może własną szkołę otworzyć i głosić własną wersję. Reinkarnacja, również wierzy. Tak, właśnie, to było dla mnie szokiem, nie? Są takie wersje judaizmu, które wierzą w reinkarnację. Tak, że Żydzi będą reinkarnować się do drugiego życia i tak dalej, nie? Więc to jest dziwne, ale no, przez to, że tam każdy rabin może własną szkołę otworzyć i głosić, co zechce, to tak to niestety się kończy. W islamie, jako że 90% to jest jeden odłam, więc tam jest w miarę jasne, że tak, koniec świata będzie niebo, będą zbawieni, ci zbawieni będą szczęśliwi. Oczywiście pojęcie szczęśliwości jest troszeczkę inne niż w naszym rozumieniu. Bardziej takie, można powiedzieć, biologiczne. Będziesz szczęśliwy, no co, bo jako facet będziesz miał wspaniałą żonę w niebie i churysy, a jako żona dostaniesz wspaniałego męża w niebie i będziesz szczęśliwa z tego. No tak, no ale w tym sensie to rozumienie szczęścia jest troszeczkę zawężone do takiej rzeczywistości, można powiedzieć, biologicznej. Tak? Będziesz szczęśliwy, bo wszystkie twoje zachcianki, wszystkie twoje chęci takie będą zaspokojone. Nie? Jest to jakiś pomysł na szczęście, w naszym rozumieniu ograniczony. Ale znowu, islam raczej nie wierzy w to, że ten konkretny muzułmanin, nawet jak będzie w niebie, że on będzie właśnie przez Boga przemieniony, że będzie święty, że będzie jakiś doskonały. On będzie w niebie, on będzie mógł się radować tym, że udało mu się uniknąć piekła i tutaj ma takie super życie w tej rajskiej oazie. Ale z Bogiem nie ma żadnej relacji. Tak, ale Bóg jest zasadniczo, Bóg jest cały czas odległy, właśnie oddzielony tym, że Bóg jest stwórcą, jest potężny, a ty jesteś malutkim robaczkiem i tutaj ciesz się, że przynajmniej masz takie fajne miejsce do życia. Nie? W rozumieniu dalej, New Age jest najbardziej taki, obiecamy wam wszystko, co tylko zechcecie, nie? Czyli będziesz szczęśliwy, będziesz Bogiem, będziesz nieśmiertelny, przekroczysz wszelkie możliwe granice, tak? Czyli to, co trochę my mówimy, tak? Zostaniesz przebóstwiony, czyli twoja natura uzyska nowe możliwości, to New Age to potrafi rozbudować gigantycznie, ale przecież ty będziesz Bogiem tak naprawdę, nie? Więc nie dość, że jakby Bóg cię podciągnie pod siebie, to wręcz ty przeskoczysz to, co my znamy jako Boga, będziesz jeszcze potężniejszy, jeszcze wspanialszy, nie? Więc marketingowo to jest propozycja po prostu wow! Jak brać to wszystko, nie? Dlaczego tylko tyle? Mogę dostać więcej, nie? Na tej zasadzie. W hinduizmie tak, to troszeczkę to jest problem ten, że to jest, no, 150 różnych nurtów, więc tu jest dużo różnic. Zasadniczo przy rozumieniu takim, że mogę żyć właśnie, czy wiecznie, tu jest pewien problem, bo niektórzy hinduiści czy buddyści wierzą, że nawet osiągnięcie stanu tej nirwany, tej mokszy, czy tam innymi słowami to nazywają, nawet osiągnięcie tego stanu doskonałości, tego stanu szczęścia, tego stanu, można powiedzieć, zbawienia, nawet to jest czasowe. Że to nie, dla wielu z nich to nawet ten stan nie jest wieczny, bo potem znowu reinkarnujemy na przykład.
Więc tutaj jest problem z określeniem tego, że nasze zbawienie z ich zbawieniem, nawet w podstawowych kwestiach, nie jest spójne. Bo jeśli my mówimy o życiu wiecznym, no to mówimy o życiu nieskończonym tak naprawdę. Nie? A dla nich to jest jednak czasowe w wielu przypadkach. Nawet szczęście nie jest dostępne na zawsze, tylko na troszkę. Ale właśnie, według nich można osiągnąć taki stan, który będzie szczęściem, który będzie doskonałością, który będzie właśnie takim zbawieniem dla nas. Podobnie troszeczkę w buddyzmie, te prądy się przenikają ze sobą, nie? Chociaż buddyzm, nawet niektórzy mówią, że to nie jest religia, nie ma Boga, albo że to jest religia bez Boga, raczej religia. To też jest takie myślenie, że właśnie to wszystko jest iluzja. Cały nasz świat jest iluzją. Nawet nasza wolna wola jest iluzją, bo my jesteśmy iluzją. Tak? My nie jesteśmy osobnymi bytami. Jesteśmy tylko częściami właśnie emanacji większej jakiejś świadomości. Taki mózg zbiorowy trochę, nie? Coś takiego. Więc to też jest w wielu przypadkach granica, znaczy różnica bardzo podstawowa w rozmowie z buddystą. Jeżeli chcemy mówić na przykład o zbawieniu, to dla niego to może być totalnie coś innego niż my myślimy. Właśnie z powodu zupełnie innych początkowych założeń. Na przykład tego, że ja nie jestem osobną osobą, tak? Tylko jestem może jednocześnie tam kropelką oceanu, tak? W zasadzie. W ateizmie natomiast właśnie problem się rozwiązuje, nie ma żadnego życia wiecznego, nie ma żadnego szczęścia, prawda, nie ma żadnej doskonałości, no bo nic nie ma. Z tego punktu widzenia jest to wizja dosyć pesymistyczna dla jednych, no bo właśnie pragnienia ludzkie są, żeby coś było. Więc w tym sensie jest to wizja zaprzeczająca pragnieniom absolutnej większości ludzkości. Prawda? Ale z drugiej strony dla wielu jest to wizja, no wreszcie przynajmniej nic już nie będzie. Mam pewność, że nie będę cierpiał. Bo jak już umrę, to mam pewność, bo nic nie będzie. No to czyli cierpienia też nie będzie. Bo może, niektórzy mówią, no może będzie jakieś szczęście, ale może będzie jeszcze więcej cierpienia, nie? To już piekło, tak? Więc lepiej już na przykład, żeby nic nie było, to wtedy przynajmniej mam pewność, że nic nie będzie, więc spokój, nie? Przeciwiona negatywista w piekło. Tak. No i teraz właśnie. Patrząc na to w ten sposób, jakie są pomysły, jak to sprzedawać, czyli wizja optymistyczna, czyli propozycja tego, że możesz osiągnąć szczęście, możesz osiągnąć niebo, możesz osiągnąć doskonałość. To są różne właśnie na to propozycje marketingowe, prawda? Tak sobie znowu patrząc w ten sposób, wersja chrześcijańska proponuje to wszystko, pozostałe wersje też, jedynie buddyzm nie proponuje, no bo nie wierzy. Jedynie ateist nie proponuje, bo nie wierzy w istnienie po prostu czegoś takiego jak nadprzyrodzoność, jakaś duchowa. W wersji pesymistycznej mamy różnic sporo. Zresztą mnie to zaszokowało, ale jak się okazało, że tam Kościół Anglikański przegłosował, że piekła nie ma. Tak? Wzięli się, zebrali na synodzie i przegłosowali, że piekło nie istnieje. W rozumieniu jako wieczna kara. No i są tacy protestanci, którzy dochodzą do takich wniosków, tak? Że to jest nie do pogodzenia z miłosierdziem Bożym na przykład, więc od dzisiaj nauczamy, że nie ma czegoś takiego jak wieczne piekło. Czyli w ich rozumieniu tak naprawdę nie ma możliwości wersji pesymistycznej. To coś, co chyba według mnie najlepiej pokazuje New Age. To znaczy, będziesz reinkarnował 150 tysięcy razy, jak będzie trzeba to 10 milionów razy, ale wreszcie osiągniesz doskonałość. Czyli tak naprawdę możesz się mylić, możesz popełniać błędy, ile razy chcesz. Bo masz nieskończoność żyć, tak powiem, tak? Jak w grze komputerowej. Masz nieskończoność żyć. I to w tym sensie może być to jest wersja optymistyczna. To ja się w zasadzie nie muszę martwić. Dzisiaj mi się nie uda, to uda mi się za 150 tysięcy razy. Bo te stare dusze są tej bardziej rozwinięte. Tak, i po prostu powolutku będę się uczył, nie? Po troszkę tam mi będzie niechcący nawet wpadało, tak? Co jakaś wiedza, jakaś mądrość, jakieś rozwijanie się, będę wzrastał, tak? Organicznie, bez mojego żadnego wysiłku nawet, nie? Jak włożę siłę, to będzie szybciej, ale nawet jak nie włożę, to jakoś to będzie tam leciało, nie? W tym sensie jest to wersja, może być mega optymistyczna. Każdemu możemy zaproponować, masz nieskończoność żyć, nie? Rób sobie co chcesz i tak kiedyś na końcu optymistycznie wierzymy w to, że będziesz
wspaniały, doskonały, piękny, boski i tak dalej. W ogóle się nie mówi o tym, czy jest taka możliwość, że reinkarnując 150 tysięczny raz, idziesz coraz bardziej w dół, coraz gorzej jest. Założenie jest optymistyczne trochę tak jak z tym przesądem postępu. Prawda? Że jest taki przesąd, że postęp to jest zawsze coraz lepiej. Nie? Coraz więcej, coraz szybciej. Gdzieś to jest dobre. No ale z drugiej strony postęp pomiędzy zabijaniem się mieczami a zabijaniem się bombami atomowymi no, jest gigantyczny. Tylko pytanie, czy to jest właśnie o taki postęp nam chodzi. Prawda? Więc wersji optymistycznej New Age jest nie do popicia, bo w ogóle nie proponuje wersji pesymistycznej. W ogóle nie ma pomysłu na to, że coś może pójść źle. Bo nawet jak troszeczkę pójdzie źle, to się prędzej czy później na drugą. Wersji właśnie natomiast chrześcijaństwo mówi wprost o tym, że jest, to co ksiądz mówił, tak, nasze życie jest strasznie poważne. Bo jest możliwość niestety tego, że piekło nie jest puste. Czyli jest wersja właśnie maksymalnie pesymistyczna i można się na tą wersję załamać. W rozumieniu protestantów, tak jak mówiłem, ta wersja pesymistyczna w niektórych miejscach już zaczęła być wycofywana właśnie przez to, że przestają głosić w ogóle istnienie piekła albo że piekło jest tylko czasowe, że to jest taki nasz czyściec. Nie nazywają tego czyściec, tylko mówią, że to jest piekło. Ale uważają, że ktoś tam posiedzi sobie w piekle 100 tysięcy lat i potem już Pan go stamtąd wyciągnie. No, czyli w naszym rozumieniu tak jakby troszeczkę wcześniej, nie? U Świadków Jehowy znowu. Czy jest wersja pesymistyczna? Ależ tak. Będą zmiażdżeni, spaleni. Dobra, ale to tam zostaną zmiażdżeni, spaleni, zniszczeni, ale potem już ich nie będzie. Na? Czyli śmierć jako wymagana. Tak, śmierć jest końcem. Wieczna, ale jako wieczna decyzja. Jako wieczne nieistnienie. No, czyli no jak się nie ma, to się to pochodzi, że cię nie ma no, po prostu. Tak? No, ale też świadomość tego, że jak jesteś no, po tej dobrej stronie, ale przekroczysz świadomie prawo nowe swoje, że tak powiem, także czeka cię. No ale czeka cię śmierć wieczna, prawda? Więc w tym sensie, nawet jeżeli jest właśnie jesteś świadkiem, teoretycznie mógłbyś być... Ale wiesz, w tym, tej zbawczej, że tak powiem, rzeczywistości rajskiej cały czas masz świadomość, że możesz być... Znaczy nawet, że tak powiem, nawet w niebie można być jeszcze zniszczonym, tak? A, okej, okay, tego... Trzeba mieć świadomość. Trzeba mieć świadomość, że można nawet z nieba... Dlatego, że oni uczą tak, że nawet swoje to wypowiadają, no mogą być nowymi prawami, to tak jak się dostosować. Nie, ale chodzi mi teraz o... Ale mieć świadomość, że jak nie przekroczysz, to tak, że... Ale chodzi mi o rzeczywistość eschatologiczną, czyli zakładając koniec świata, prawda, przyjście Chrystusa, te tysiącletnie królestwo, nawet niech będzie po ich mniejszemu, nie? I wtedy możesz odpaść. Tak, i wszystko już się skończyło. Czy wtedy jeszcze możesz odpaść? Też możemy. A, no to tak to nie wiedziałeś jeszcze. Czy możesz cierpieć przez... Nie, znikasz. Nie, znikasz. No to wtedy to nie jest pesymistyczne już. No. Pesymistyczna. Za samoateistą można było w tym momencie później wpisać. No, pesymistyczna w tym sensie, że byłeś w niebie, a straciłeś wszystko. Przestałeś istnieć. Tak, no w tym sensie jeszcze taka mniej pesymistyczna, bo przestałeś istnieć, nie? Więc nie tak, że cierpisz wieki, tylko ci nie ma po prostu, nie? No, w rozumieniu, tak jak powiedziałem, w rozumieniu New Age zwykle w ogóle nie ma tej wersji pesymistycznej. Tam niektórzy czasem mówią, że to są jakieś tam złe duchy, które cię mogą tam zwieść, czy coś, nie? No bo jednak nawet jeśli ktoś wierzy w jakąś duchowość i żyje, próbuje żyć duchowością, to prędzej czy później właśnie dotyka rzeczywistości. Że rzeczywistość nie jest optymistyczna. A rzeczywistość to nie jest pasmo sukcesu, tylko jednak też są sytuacje trudne, porażki, cierpienia. Więc nawet u nich jest takie, to są takie pomysły, że są pewne trudności. Ale wersja optymistyczna jest taka, że zasadniczo ostatecznie nie ma czegoś, co jest problemy, tak? Nie ma śmierci, nie ma cierpienia, nigdy każdy dojdzie do pełni bóstwa. W wersji hinduistyczno-buddystycznej, czy tam generalnie tych religii wschodu karmicznych, jest bardzo różnie, bo w buddyzmie mówi się o czymś takim jak piekło, 16 poziomów piekła nawet, tak? I tego typu rzeczy. Piekło lodowe, piekło gorące, ale to wszystko, to znowu, to wszystko są wersje... To zależy znowu, w której tam szkole, tak? Bo tych szkół głównych jest 4 i są też duże różnice są między nimi. Ale znowu to wszystko są wersje czasowe.
Bo oni wierzą w to, że te reinkarnacje ciągle dochodzą, więc nawet jeśli wpadniesz do tego tam najgłębszego piekła, no to po to, żeby tam trochę posiedzieć i awansować wyżej, wyżej, wyżej i znowu reinkarnować dalej. Więc ta wersja pesymistyczna jest jako wersja tymczasowa, natomiast zasadniczo wersja jest optymistyczna, prawda? Że prędzej czy później nastąpi ta nirwana i tak dalej. No w ateizmie, tak jak mówiłem, koniec jest koniec, nie ma ani jednego, ani drugiego. No i teraz pytanie o pracę. Czy w ogóle ja, jako ja, wpadam w ten mechanizm, tam ląduję na dole lub na górze, czy moja praca może coś w tym moim przebiegu życia zmienić, prawda? Czy mogę skierować swoje życie w jedną lub drugą stronę? Oczywiście nie chodzi tu nam o to, czy uczynki nas zbawiają, bo to mówiliśmy już wcześniej, że niektórzy wierzą w to, że po własnych siłach, niektórzy, że nie. Więc nie chodzi o to, czy uczynki nas zbawiają, tylko czy w ogóle moja postawa, moja wolna wola jest tutaj czynnikiem w jakiś sposób modelującym ten przebieg. W wersji katolickiej i prawosławnej jak najbardziej, no, współpracy z łaską po prostu, otóż Bóg działa, a my współpracujemy z tą łaską. W wersji protestanckiej jest różnie, bo doktryna predestynacji mówi wprost, tak? Bóg wybiera, nie masz nic do gadania tak naprawdę, jesteś zbawiony, jesteś potępiony, co byś nie zrobił, tak jest. Nie? Więc w wersji tej najbardziej takiej skrajnej, wolna wola człowieka, to można być znowu, albo nie istnieje, albo nie ma żadnego wpływu. Ale w wielu wersjach raczej jest mowa o tym, chociażby ten fakt, przyjmij Jezusa, będziesz zbawiony, nawet w najprostszym rozumieniu, to jednak założenie jest takie, że ta wolna wola człowieka ma coś do gadania. Chociażby po to, żeby wejść na tą ścieżkę zbawienia. W wersji islamu i judaizmu bardzo ta praca jest podkreślana. Także to ty masz czynić, ty masz działać. To jest nakaz. Dla Żydów to jest nakaz, masz przemieniać świat. Prawda? Dla islamistów jest to nakaz, masz rozszerzać orędzie proroka i tak dalej. Nie? W wersji New Age, czy praca jest potrzebna? Tak, no bo masz uczyć się, zdobywać wiedzę tajemną najlepiej, prawda? Masz generować, znaczy wykonywać te praktyki medytacyjne, chociażby jakieś tam tego typu rzeczy. Więc tak, to swoją pracą się rozwijasz. W wersji hinduistycznej, buddystycznej to jest znowu przez tą reinkarnację troszeczkę można mieć takie wrażenie, że nie. No, co z tego, czy ja w ogóle coś robię, jak i tak zreinkarnuję w tą czy we w tą. Tak, ale jednak ścieżki są, prawda? Oni też nauczają tego, bądź tak naprawdę prawym człowiekiem, w dużym skrócie, nie? To co naucza Budda, to w wielu punktach jest wręcz, można powiedzieć, kopia tego, co jest w dekalogu. Nieporządek. No tak, pożądanie powoduje, że stajesz się gorszym człowiekiem, więc nie pożądaj, odcinę się od pożądania, żebyś mógł być lepszym człowiekiem. Jest duży nacisk kładziony na pracę własną, chociaż właśnie tak patrząc globalnie, można powiedzieć, no ale jakie to ma znaczenie? To jest tylko albo przyspieszenie, albo troszeczkę zwolnienie tej ścieżki do tego, co i tak w zasadzie mnie czeka. Nie? Właśnie to, co mówimy o tym organicznym rozwoju. Nie? Że, no najwyżej tam spadnę sobie do tego poziomu zwierzątka, parę żyć sobie pobędę jako jakieś zwierzątka, ale potem znowu wpadnę w wersję człowieczą i będę się dalej rozwijał. Nie? Jest takie... Tylko, że ta praca jest wyłącznie dla ciebie, nie jest dla innych. Tak? To też jest pytanie w ogóle o relacje między właśnie, między ludzkiem i stworzeniami. Im więcej tym lepiej, bo nie zaciągasz karmy. Tak, jeśli cię z innymi ludźmi nie masz styku, tak, no, to od nich nie dostarczasz, nie dostaniesz cierpienia, im nie dostarczysz cierpienia, więc w pewnym sensie najlepiej być samemu, tak, w tym rozumieniu. Można dojść do takiego wniosku przynajmniej. W wersji ateistycznej znowu mam duży problem, bo nie potrafię sobie wyobrazić, po co się starać. Gwiazda na niebie, prawo moralne we mnie. Ale no, skąd się wzięło to prawo moralne we mnie, nie? W tym sensie. Dlaczego ja mam jakieś w ogóle tendencje do tego, żeby być na przykład miłym dla innych? Bo na przykład to życie jest po prostu krótkie, kończy się. Chcę inny też po prostu nie stawiać problemu podczas tego krótkiego życia. No okej, okay, tylko to wszystko dla mnie, tak? Jeśli to nie ma zakorzenia w jakiejś duchowości, że wierzę w to, że to ma jakiś sens, bo jeśli jestem maszyną, to nie ma żadnego sensu. Tak? Bo jak maszyna może w coś wierzyć? Ale no, to nie są maszynami. No ale o to mi chodzi. To jest
może być artysta niepraktykujący, praktycznie większość z nich, nie? Bo wierzą w to, że ich działanie ma jakiś sens, czyli wierzą w to, że ich działanie jest ich działaniem, tak? Więc wierzą w to, że mają wolną wolę, więc wierzą w to, że nie są maszynami. Ale czy nie dodam, ale to jest po prostu też przyjemne, nie? W niektórych przypadkach tak, zgodzę się. W niektórych przypadkach sprawia mi to satysfakcję, tak? Że pomogłem komuś, czuję się lepiej. Tak, mogę się z tym zgodzić, nie? Więc można rozpatrywać właśnie... Żeby zdobyć władzę, trzeba naprawdę się postarać. Żeby zdobyć pieniądze, naprawdę trzeba się postarać. Żeby zdobyć 100 kobiet, to trzeba się postarać. Może to, nie może to być pozycję, żeby odnieść sukces. On może to być motywacja. Tu i teraz, dokładnie, żeby powiedzieć swoim ideom, żeby w maksymalnym sposób. Więc to naprawdę ateiści, popatrzcie na ateiści, to są ludzie bardzo upadani, bardzo zazwyczaj kształceni. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o motywację do działania, jeśli mówimy o motywacji do zbawienia, tak? Bo nasza sesja jest o zbawieniu. A ty sam nie wierzy w coś takiego jak zbawienie. Dla niego nie ma motywacji, która go prowadzi do zbawienia. Jest motywacja, która go prowadzi do tu i teraz. To się zgodzę. Tak. I dlatego praca, ale właśnie praca prowadząca do zbawienia dla niego nie ma sensu, prawda? Praca prowadząca do sukcesu tu i teraz, okej, okay, to może mieć sens i każdy może sobie cele wyznaczać, właśnie, że będę najbogatszym człowiekiem świata, pewnie nie trzeba mieć żadnej wiary, żeby sobie taki cel wyznaczyć i żeby pracę, tak, ale żeby pracę do tego prowadzić, nie? Więc w tym sensie praca prowadząca do tego, żeby być na przykład lepszym człowiekiem, nie dlatego, żeby osiągnąć więcej na ziemi, tylko dlatego, żeby być właśnie lepszym człowiekiem, no jest trochę bez sensu, bo co z tego, że będę lepszym człowiekiem, skoro moje życie się kończy, jest koniec. Okay, ale pytanie, co znaczy ta praca, którą tam wpisałeś w tabelce? No, czy praca, myślę, że tak jest życia, ale po co? No, praca, żeby osiągnąć tą moją wizję. No nie, to tam mogą być minusy. Tak, bo ateista, tak samo ateista chciałby uniknąć cierpienia, prawda? Może wykonywać pracę, żeby uniknąć tego cierpienia tu i teraz, tak? Żeby nie cierpieć. Chciałby uniknąć śmierci. No, można, że tak powiem, odsuwać trochę tą śmierć od siebie, no, lecząc się, dbając o swoje zdrowie, tego typu rzeczy. Nie? Więc można wykonywać pewną pracę, żeby odsuwać od siebie śmierć, nie? Ale to jest tylko właśnie taka praca, tak jak mówię, no, tylko na tym i teraz, bez perspektywy dalszej, bo nie ma tej perspektywy dalszej, nie? Chcesz coś? No, bo chciałbym... Dobra, bo jeszcze chwilę czasu. Już patrzę? Nie. Dobrze, i teraz krótkie podsumowanie, po co nam, dlaczego to jest w ogóle sesja apologetyczna, nie? Co my jako właśnie, załóżmy, domorośli apologeci chcemy z tym zrobić? Z kim byśmy się nie spotkali? Czy to będzie katolik, protestant, prawosławny? Jeśli rozmawiamy, on przedstawia jakieś poglądy, prawda? Jakąś wizję życia, jakąś wizję zbawienia na przykład, tak? Co jest dobre, co jest złe. Jako apologeta mamy prawo i wręcz powinniśmy właśnie, można ciągle kwestionować. Dlaczego? Skąd to wiesz? Gdzie to znalazłeś, tak? Czy w dokumentach Kościoła, czy w Biblii, czy w swoim jakimś tam, nie wiem, objawieniu hinduistycznym na przykład, prawda? Ale znowu, z drugiej strony, nawet jak ktoś nam poda jakieś źródło, Anselma z Canterbury, no ja mam to wiem od Anselma z Canterbury, nie? No dobra, ale to teraz jaka jest wiarygodność tego źródła? Weźmy to źródło, sprawdźmy. Sprawdźmy wiarygodność tego źródła, nie? Jako katolicy nie musimy się bać tego, że ktoś nam podważy wiarygodność Biblii. Że to jest niewiarygodne źródło. Tak? Tego też możemy bronić, że Biblia jest wiarygodnym źródłem. Są na to konkretne materiały, prawda, pozwalające uzasadnić naszą wiarę w to, że Biblia jest wiarygodnym źródłem. Tak? Więc tak samo źródła każdego innego możemy kwestionować. Dlaczego wierzysz w to, a nie w coś innego? Dlaczego uważasz tak, a nie inaczej? Nie? To jest zadaniem właśnie apologety, tak? Dopytywać, żeby dojść do tego miejsca, gdzie się różnimy, móc stwierdzić, ok, ja wierzę, że moje źródło jest lepsze, w sensie bardziej wiarygodne. Oczywiście ty możesz wierzyć, że to twoje źródło jest dobre, niekoniecznie musimy gościa przekonać, tak? Kogoś z tym rozmawiamy. On wierzy w to, co zostało objawione w Wedach według niego, no i on się będzie tego trzymał. Dla niego to jest objawienie. Możemy próbować pokazać mu, że ok, ty wierzysz, że to jest objawienie, ja wierzę, że to jest objawienie. Skonfrontujmy. Jakie mamy podstawy naszej wiary. Ale zawsze może być taka sytuacja, wierzymy w to, że człowiek jest wodny, że on powie, moje jest bardziej przekonujące. Bo ja w tym wzrosłem, ja chociażby, prawda, ja jestem tego przyzwyczajony i nie mam zamiaru zmieniać. No tak, no, tak może się skończyć. No, nie jesteśmy skazani na sukces. Nie?
wręcz jak to tam któryś święty mówił, Pan nie rozlicza nas z sukcesów, tylko rozlicza nas z tego, że się staramy. A czy osiągniemy sukces, czy nie, to już jest zupełnie inna sytuacja. Więc jedna sprawa to jest właśnie weryfikacja tego, kto coś ma jako pomysł na zbawienie, a z drugiej strony to jest, no, chcemy przedstawić własną wizję zbawienia, tak? Chcemy przedstawić, że Jezus jest zbawieniem i życie z Jezusem, to, że Jezus nas przemienia, to jest właśnie ta wersja zbawienia dla Ciebie, prawda? A tutaj mamy, zwłaszcza myślę w Polsce, bardzo wielu po prostu przeszkód w ludziach, w tym, że oni nie wiedzą, o czym mówimy. Albo im się wydaje, że wiedzą, co mówi Kościół, nie? A tak naprawdę przeczytali wczoraj w gazecie Super Express, prawda, najnowszą opinię Kościoła na temat zbawienia, nie? No i trzeba im to wyprostować, żeby oni w ogóle wiedzieli, że to, co im się wydaje, że wiedzą, to nie jest tak, jak my wierzymy. Dla wielu osób jest to szok, jak tam myślimy, jak to Kościół nigdy tego nie mówił. Myślę, że spotkałeś się z taką sytuacją, nie? Że rozmawiasz z człowiekiem i on 30 lat był przekonany i między innymi dlatego w ogóle nie chodzi do Kościoła, bo 30 lat był przekonany, że Kościół właśnie głosi coś takiego. A ty mu pokazujesz, proszę, cyk, 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 głosi. Skąd ty to chciałeś? No gdzieś tam przeczytałem, usłyszałem, uwierzyłem i żyłem 30 lat w błędzie. Cepologetyka jest też narzędziem właśnie do prostowania tych błędów, do jak to Jan Chrzciciel, tak? Prostujcie drogi Pana. Równajcie ścieżki dla Niego. I ludzie żyją czasami tak poplątanym życiem, że żeby oni mogli zrobić krok w stronę Boga, to trzeba troszeczkę wyprostować tą ścieżkę. Chociażby właśnie pokazując, no tak nie jest. Nie? Jest tak. Albo chociaż zastanów się nad tym, tak? Że właśnie twoja wizja rzeczywistości nie jest zgodna z rzeczywistością. Więc jedno to jest właśnie narzędzie do usuwania mitów, przesądów, jakichś popularnych wierzeń, niekoniecznie zgodnych z prawdą. A druga sprawa to jest właśnie tak, argumentacja za. Między innymi myślę, po to się uczymy tej apologetyki, czyli tego, żeby jak ktoś nas zapyta, mieć uzasadnienie tej nadziei. Dlaczego wierzysz w Pismo Święte? No bo według mnie to jest wiarygodne źródło i proszę, tu masz zestaw argumentów. Dlaczego wierzysz, że to jest wiarygodne źródło, prawda? Dlaczego wierzę w to, że Bóg się objawił i w ten sposób przekazał to objawienie. Więc to jest też sedno apologetyki. Tak? Wiedzieć, żeby móc uzasadnić tą naszą opcję, którą propagujemy. Zapraszam. Ja chciałem nawiązać do tego wszystkiego, że w tym zestawieniu, może to jest taka tylko teza, taka propozycja, żeby tam umieścić transhumanizm. W ramach ateizmu. No właśnie bym się zastanawiał. To jest uściślenie, to jest uściślenie. Ja bym się nad tym zastanawiał, transhumanizm. Ale dlaczego w ramach ateizmu, jeśli jedna ze ścieżek prowadzących do tego, skąd się transhumanizm pojawił, jedzie do prawosławia? No, transhumanizm nie implikuje. A co to jest transhumanizm? Co to jest? No więc właśnie, ale bo... Dobrze, specjalnie, bo ja wiem, że mam mało czasu, więc wolę rzucić jedno hasło, transhumanizm. I to nie każdy sobie po prostu poszuka, bo na to idą gigantyczne pieniądze. I ludzie żyją ideami transhumanistycznymi, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I one są jakby takie na wskroś tych różnych rzeczy. Łączą elementy ateizmu z prawosławiem, znaczy z chrześcijaństwem. Mogę podać jedną ideę tego, co tak. No, już mówię. Nikołaj Berdiajew, prawosławny. Ideę. Ale mogę? Czy mogę? No chcę. To ideę. Tak, no właśnie chcę powiedzieć. Nikołaj Berdiajew rzucił hasło, że ostatnim człowiekiem na Ziemi będzie człowiek Bóg. Czyli tak, jest Bóg człowiek, który zbawia Jezus Chrystus. Natomiast dzięki Jackowi również znamy przybliżone te idee z prawosławia o tym, że zbawienie dokonuje się przez przebóstwienie, prawda? Chcę teraz w skrócie powiedzieć. I prowadzi to w efekcie do sytuacji, w której człowiek tak zostaje przebóstwiony, że na końcu ewolucyjnie, no to różne rzeczy nawet można w to łączyć, ascenduje. Staje się człowiekiem Bogiem. Nie Bóg człowiek, to jest Jezus, nie? Wcielony Bóg. Natomiast
człowiek ulega przepustowi, staje się człowiekiem Bogiem. I teraz ta... Nie, to nie jest prawosławie. To jakby się wychodzi z tych różnych rzeczy. I teraz pojawia się kolejny prawosławny myśliciel, bo Nikolaj Berdiajew to zdaje się jeszcze się tam mieścił. On był po prostu myślicielem. Natomiast pojawił się inny człowiek, Mikołaj Fiodorow. I on już zaproponował taką wizję, że to wszystko, o czym chrześcijaństwo mówi, o tym, no w tym ujęciu prawosławnym przede wszystkim, czyli właśnie o tym przebóstwieniu człowieka, o tym udoskonaleniu, zbawieniu i tak dalej, że nie dokona się na sposób z góry taki cudowny, tylko że to my właśnie będziemy dochodzić do tego i temu będą służyły rzeczy takie jak ewolucja, jak technologia, jak dalsze jakieś takie rozumowe nasze poznawanie rzeczywistości i że to nas, to będą te środki, które doprowadzą do takiego przebóstwienia, że w końcu świat stanie się. Czy to jest wszystko realne, czy nierealne, to naprawdę to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że ludzie tym żyją, nawet nie wiedząc tego. Ja też po prostu o tym transhumanizmie, to nie wiem, no, myślę, że też wątek sekularyzmu, który biskup Andrzej kiedyś zaproponował, który z kolei używał tego pojęcia Jan Paweł II, ale no, biskup Andrzej z tego co wiem dwa razy próbował apologetykę jakoś tym zainteresować. No i kiedy on o tym mówił, to jakoś się tam pojawiało. Był ten trójkąt apologetyczny, sekularyzm, New Age i islam jako zagrożenie dla nas. Ale generalnie ten sekularyzm, no najprościej jest coś powiedzieć ateizm, nie? Ale to jest dużo bardziej skomplikowane. Więc tak, mamy transhumanizm. Transhumanizm prowadzi do posthumanizmu. Ale w międzyczasie jest zagrożenie dehumanizmem. Po prostu to są naprawdę rzeczy, które, no nie wiem, no Dawkins na przykład, tak? No to są, to oni w tej chwili tym karmią, no miliardy ludzi w tej chwili, można powiedzieć, na poziomie globalnym. Więc to naprawdę nie jest tak, że nie możemy tego nie dostrzegać. No i to by było ciekawe, zrobić to zestawienie, ująć tam jeszcze transhumanizm, dokładnie zrozumieć jeszcze, co jest w tych propozycjach, nie? Na przykład, znaczy to może teraz tak, żeby było jeszcze łatwiej, to książka i film, nie? Film na przykład Transcendencja z znanym aktorem Johnem Dennem, to było sprzed kilku lat. Po prostu film popularny, no ale są, jest to tam, to się tam zawiera. I książka, tylko że w tej chwili musiałbym za chwilę zobaczyć sobie, jaki to był tytuł, współczesnego autora stosunkowo młodego. Zaraz poszukam tego tytułu. Chodzi o to, że w tej książce mamy już takie zaawansowanie właśnie w przyszłości. Oczywiście to jest science fiction, albo nawet bardziej fiction niż science. To naprawdę nie o to chodzi. Dalej podkreślam. Chodzi o to, co ludzie dzisiaj, bez względu na to, czy to jest możliwe, inwestują w swoje życie. Nie? O to chodzi. Inwestują, po prostu pokładają, w czym pokładają ufność. Nie? Więc w tej książce na przykład pojawiają się katolicy jako jedyna grupa ludzi na świecie, która tym wszystkim przemianom transhumanistycznym nie chce podlegać, ale musi. I na przykład jest ten motyw ze zgrywania świadomości do systemu informatycznego, co zapewnia niewieczne, ale powiedzmy wiekuiste, sekularne, czy jak nie wiem, no trwanie do końca, dopóki stworzenie istnieje. Nie? I faktycznie ta świadomość jest zgrywana, jest zabezpieczona, umożliwia ludziom nieustanne odnawianie się albo w ciele biologicznym, albo w ciele jakimś bardziej syntetycznym, generalnie trwanie. I katolicy są w takiej sytuacji, w której oni nie chcą się odnawiać, to deklarują. To jest fajne, bo to jest uczciwe ze strony tego autora. Bardzo mi się, i dla mnie takie miłe, nie? Że mnie tam umieścił w grupie tych katolików, którzy się buntują, ale muszą temu podlegać. W jaki sposób? W taki sposób, że ich świadomość jest zgrana do tego systemu i oni nigdy nie mogą umrzeć. Dopóki istnieje stworzenie, oni nie mogą umrzeć. W każdej chwili mogą być wskrzeszeni, ponieważ na przykład sąd po iluset latach na przykład stwierdza, że chce zbadać jakąś sprawę. W związku z tym wskrzesza na chwilę takiego, nie do jakiegoś ciała, ale powiedzmy jakby jego świadomość. Ten odpytuje, robi przesłuchanie tego biednego katolika. Nie? Ja wiem, że to jest fikcja. Bo to są ćwiczenia na umysł tylko, nie? Ale chodzi o to, że naprawdę ludzie tym żyją i idą na to grube pieniądze z korporacji. I rzeczywiście ludzie nagrywają swoje życie wszystko. A to jest w ogóle to, co mamy w naszej rzeczywistości w tej chwili, to tych ludzi umacnia w przekonaniu, że to kiedyś zostanie osiągnięte.
to się już nawet sama prognoza a propos tego zwiększenia wydajności komputera, żeby w 2040 którymś to się już zaczyna widać dokładnie. Ja nie wiem, że wtedy już będzie możliwość zbywania, ale to ma strasznie słabe podstawy filozoficzne. Jak to sukcesy o którym się pyta? 13. Tak. Duża grupa informatyków na sali, więc temat nośny, nie? Wszyscy czytali science fiction i tak, to gdzieś tam rezonuje w wielu miejscach. Cyberpunk. Tak, cyberpunk, tego typu rzeczy, nie? Więc rezonuje wśród grupy. O 13 mamy przeświętą, także kończymy, zbieramy się, idziemy do kaplicy. I o 14:30.